Dodał oczywiście, że chciałby być taki jak Robert Lewandowski, chciałby pójść jego śladem. W młodzieżowych drużynach Bayernu dostał numer 10. Trenerzy mu ufają i wierzą w to, że to będzie zawodnik przyszłościowy, zawodnik na lata dla zespołu Bayernu. Mamy środek wakacji, ale futbologia nie zwalnia tempa. Dzisiaj dwa tematy. Po pierwsze Robert Lewandowski i jego wakacje, sportowe wakacje na Mykonosie i bokserski trening. A po drugie opowiem Wam troszeczkę o następcy Roberta Lewandowskiego, Marcelu Zilli. Posłuchajcie, zapraszam. Robert Lewandowski wbrew rewelacjom niemieckiej gazety Sportbild wrócił już do treningów z Bayernem Monachium, ale wcześniej był na długich rajskich wakacjach z żoną i z córką na greckiej wyspie Mykonos. Tam nie tylko odpoczywał, tam nie tylko się opalał, ale tam również trenował. Jeden z jego treningów oryginalny, bo bokserski trening, został ostatnio hitem internetu. Zobaczcie, jak Robert Lewandowski potrafi kopać w worek. Jak widzieliście, kickbokserska technika Roberta Lewandowskiego jest wyborna. Polski napastnik od najmłodszych lat miał kontakt ze sztukami walki. Ojciec Krzysztof uczył go judo, ponieważ sam był judoką. Po latach Robert wspominał, że właśnie te treningi pomogły mu w walce wręcz na boisku z obrońcami rywali. Do historii przeszło też już zdjęcie Roberta Lewandowskiego, kilkuletniego lewego, który trzymając tak rękawice większe być może od jego głowy, szykował się do kolejnej walki. Kiedy Lewandowski odpoczywał na Mykonosie, Marcel Zilla, czyli młody napastnik Bayernu Monachium, wybrał się na obóz przygotowawczy z Bayernem do Stanów Zjednoczonych. Kim jest Marcel Zilla? To Polak, to 18-letni polski pomocnik, który występuje w drużynach młodzieżowych Bayernu Monachium, ale teraz trenerzy mistrza Niemiec postanowili zabrać go do Ameryki, żeby tam przetestować go, sprawdzić, zobaczyć, czy jest to zawodnik na miarę pierwszej drużyny Bayernu Monachium. Rodzice Marcela Zilli w latach 90. wyjechali do Niemiec i tam urodził się nasz młody napastnik. Wprawdzie rozegrał już mecze w młodzieżowych reprezentacjach Niemiec, ale potem dostał zaproszenie do gry w kadrze Polski, przyjął to zaproszenie i w tej chwili jest reprezentantem Polski do lat 19. Podczas jednego ze zgrupowań rozmawiałem z Marcelem, który w samych superlatywach wypowiadał się o Polsce i o zgrupowaniu kadry biało-czerwonych, na której miał okazję trenować z kolegami w biało-czerwonej koszulce. Posłuchajcie. Chciałem zobaczyć, jak tutaj jest, mówi Marcel Zilla. Nikt mnie nie zmuszał ani nie namawiał do gry dla Polski. Bardzo podoba mi się na zgrupowaniu, ale jest też mi ciężko, bo mam problem z językiem. Dobrze, że są chłopaki grający w Niemczech, którzy mi pomagają. Ostatnio byłem w Polsce 4 lata temu. Mam tu babcię, staram się z nią rozmawiać po polsku. Babcia koleżankom na wsi odpowiada z dumą, że wnuczek gra w reprezentacji Polski. Mama też bardzo się cieszy. Zilla dodał oczywiście, że chciałby być taki jak Robert Lewandowski, chciałby pójść jego śladem, chociaż gra na troszeczkę innej pozycji, jest ofensywnym pomocnikiem, ale sam fakt, że w młodzieżowych drużynach Bayernu dostał numer 10, świadczy o tym, że trenerzy mu ufają i wierzą w to, że to będzie zawodnik przyszłościowy, zawodnik na lata dla zespołu Bayernu, ale co ja tu będę dużo mówił. Zobaczcie, co potrafi z piłką zrobić na boisku Marcel Zilla. Der Wagner, Frank Ewiner legt ab für Marcel Zilla und der finalisiert zu 1. Nie miałbym nic przeciwko temu, żeby to Marcel Zilla był następcą Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Jeżeli Wy macie inne typy i myślicie, że ktoś inny może zastąpić lewego w kadrze, piszcie w komentarzach. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmiku, możecie go obejrzeć go tutaj. Jak Wam się podobało, dajcie oczywiście łapkę w górę. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.